ta sprawa europejska, czy ta dyskusja europejska, okołoeuropejska, wyniknęła oczywiście z idiotycznych wypowiedzi Marka Suskiego o okupancie brukselskim, z którym Polska będzie walczyła tak, jak walczyła już z okupantem sowieckim i z okupantem hitlerowskim. Ja powtórzę to, co mówiłem w Polsacie. Jak pan Suski ma takie poglądy, to naprawdę niech montuje oddział i jedzie natychmiast do Brukseli z podwodzy okupanta wyłapywać tych, którzy okupantowi wysługują się za brukselskie euro. A więc pani Zalewska, a więc pani Kempa, a więc pan Brudziński, w tej logice oczywiście. No bo jeżeli oni biorą pieniądze od okupanta, no to jak my mamy ich moralnie ocenić? A jeżeli nieświadomie biorą pieniądze od okupanta, to może powinni jak najszybciej zostać przez posła Suskiego uratowani. Jak nazywamy tych, którzy biorą pieniądze od okupanta? Kolaboranci. No trzeba sobie to jasno powiedzieć. Czy Marek Suski ma dzisiaj odwagę, żeby popatrzeć pani Kempie, pani Zalewskiej, pani Mazurek, panu Brudzińskiemu, profesorowi Legutce w twarz i powiedzieć, że są kolaborantami? A jak już tak bardzo chce takiej okupacyjnej retoryki i czuje, że go tutaj w Polsce ta Unia Europejska nie woli, zapraszamy do Oazy Wolności, która idealnie zgra się z jego profilem, jak rozumiem, i potrzebami, a więc do Mińska. Samoloty z Okęcia do Mińska latają, tam będzie wreszcie wolny, nie będzie miał nad sobą okupanta. Moskwa pod rządami Putina to też bardzo dobra destynacja, a więc panie Suski, droga wolna. Nikt pana tutaj pod tą okupacją unijną nie zatrzymuje, chce pan odetchnąć pełną piersią, baćka czeka. Po co oni w ogóle takie idiotyczne wypowiedzi formułują? Wcześniej Terlecki mówiący o bardzo radykalnych rozwiązaniach. Jakie to radykalne rozwiązania pan Terlecki zamierza zastosować? Cały się, że tak powiem, przestraszyłem, co to ma być. To i gadanie o polexicie, no to jest oczywiście granie, i to też już dzisiaj o tym mówiłem rano, pod Ziobrę, który się bardzo mocno antyeuropejsko ustawia. No i oni teraz, żeby, że tak powiem, żeby zabrać trochę tlenu Ziobrze, będą próbowali wygadywać takie głupoty patentowane, tylko wielokrotnie już też mówiliśmy, jak zabawa racją stanu się kończy. Racją stanu nie można się bawić.